Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy słowem na pierwszy dzień czerwca, święto wszystkich dzieci. Spróbujmy poczuć się obdarowani jako Boże dzieci tym słowem, jak prezentem. Poprośmy z Maryją o otwartość serca na słowo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Rozważamy 12 rozdział Ewangelii świętego Marka, według świętego Marka, wiersze od 13 do 17. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Wiele rozmów toczy Jezus z tymi, do których kieruje słowo. Czasem są to pytania, prośby. Jezus jest blisko życia ludzi, których spotyka, a obchodzi miasta, wioski. Teraz jest w Jerozolimie, rośnie napięcie wokół Jezusa. Tym razem podchodzą do Niego, zbliżają się, szukają okazji do rozmowy, do postawienia pytania faryzeusze i zwolennicy Heroda. Z pewnością mamy tutaj do czynienia z osobami znaczącymi, może też wybitnymi. Są posłanymi przez uczonych w piśmie, starszych, reprezentują ich, są ich delegatami. Po co przyszli? Czy po to, żeby usłyszeć opinię Jezusa na jakiś temat? No, święty Marek pokazuje nam tę sytuację zupełnie inaczej. Chcę, żebyśmy zobaczyli, że przychodzą mając niejasne, nieczytelne intencje. Ukrywają prawdziwy powód rozmowy z Jezusem. Chcą zastawić na Niego pułapkę. Mają pochwycić Go w mowie. Jezus potem powie, że poznaje ich obłudę, czemu wystawiacie mnie na próbę. Zatrzymajmy się przy tym. Nie tak często jest używane to słowo. Nie mówimy, tak mi się przynajmniej wydaje, do siebie. Nie nazywamy siebie obłudnikami. Mówimy raczej, że ktoś jest fałszywy, że nie można mu ufać, nie można polegać na jego słowach. Ale właśnie kiedyś to słowo obłuda, gra, postawa, która jest nieszczera wobec rozmówcy, właśnie była nazywana tym słowem. Ale właśnie ona trwa do dzisiaj. Taką postawę przyjmują też ludzie, którzy próbują się w czyjeś łaski wkupić, próbują pozyskać czyjeś zaufanie, ale grają na dwie strony, nie są prawdziwi w relacji wobec swoich kolegów, koleżanek, w pracy, w sąsiedztwie, czasem może we wspólnotach. Ktoś jest nieszczery, nieprawdziwy. Jezus, kiedy mówi, tak święty Marek to zapisał, lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: czemu wystawiacie mnie na próbę? Piętnuje tą postawę, demaskuje obłudę.
bo to niewłaściwa postawa. Ona niszczy, niszczy zaufanie, niszczy relacje z innymi. Bywa, że ktoś decyduje się na coś takiego, żeby właśnie w oparciu o zaufanie, tak czynił Judasz, przychodzi do ogrodu oliwnego, staje przed Jezusem, pozdrawia Go, całuje, tak jak to czynili uczniowie wobec mistrza, ale czyni to nieszczerze, fałszywie. Moi drodzy, pierwsze pytanie, które chciałbym wydobyć z tego tekstu, z tego słowa, z tej dobrej nowiny, to jest pytanie o to, czy jesteśmy w kontakcie z innymi prawdziwi. To duże wyzwanie. Łatwiej być kimś, kto przytakuje. Łatwiej być kimś, kto milczy, nie wypowiada się, nie zabiera, nie zajmuje stanowiska. Jest taki, nie chce mieć kłopotów, nie chce wchodzić w konflikty. To jest trochę łatwiejsze, chociaż tylko w pierwszym etapie. Potem męczymy się ze sobą, potem już nie pamiętamy, komu jaką rację przyznaliśmy. Może tak być, że się w taką plątaninę, w taką sieć dostajemy i że już nie potrafimy swobodnie mówić, myśleć. Co mi przeszkadza w tym, żeby być prawdziwym? To jest bieda, a więc nie umiem, nie jestem w stanie, boję się mieć własne przekonania, boję się przyznać do tego, że jestem religijnie zaangażowany, że dla mnie Słowo Boże jest ważne. To jest bieda, a może jakaś gra, taki sprytny pomysł na to, żeby mieć wszystkich po swojej stronie, mieć otwartą jakby każdą drogę. Obydwie te drogi kończą się źle, fatalnie. Kończą się tym, że w jakimś momencie jesteśmy zdemaskowani, że nie jesteśmy wiarygodni jako ludzie. W końcu ktoś mówi, ale ja nie wiem, co ty myślisz. Jezus nie chce, żebyśmy byli tacy podwójni. Nie chce, żebyśmy udawali kogoś, żebyśmy przemilczali to, co dla nas jest ważne. Nie chce tego. Druga rzecz, na którą Pan Jezus zwraca uwagę, to jest ta postawa podstępu. Czyli nie tylko tej nieprawdziwości. Mówią tak ładnie do Niego. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. No wydaje się, że cenią Jezusa. Chociaż właśnie On przenika ich serca i wie, że są nieprawdziwi. Czasem to słychać w tonie głosu. Ktoś tak pięknie, ale tak jak ty pracujesz, jak ty wychowujesz dzieci, jak ty gotujesz, jak ty mówisz kazanie, no to nikt tego tak nie robi. To jest balsam na moje biedne serce. Ale w kolejnym zdaniu wychodzi nóż za tej aksamitnej osłony i jakby w plecy, od tyłu, niespodziewanie atakuje. Podstęp, żeby zniszczyć drugiego. To jest słowo, które demaskuje taką postawę, no przede wszystkim w rozmówcach Jezusa, ale może ją także demaskować w nas, we mnie. Nie warto, nie wolno. Uczeń Jezusa nie może być podstępny. Nawet jeżeli jest bardzo inteligentny, nawet jeżeli jest to jakaś taka droga na skróty do osiągnięcia jakiegoś celu, skonfrontowania kogoś, a może takiego właśnie osiągnięcia swojego, nie warto iść tą drogą. Wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie, co nadto jest od złego pochodzi. Jezus mówił o tym, żebyśmy byli jak owce, jak baranki, jak gołębie, nie jak wilki. Nawet te ubrane w owczą skórę. Trzecia rzecz, którą odkryłem w tym tekście, to są nasze obowiązki obywatelskie. Pytają Jezusa, podatki to jest coś do pogodzenia z naszą wiarą, czy też nie?
Czy niepłacenie podatków, rozwijmy te pytania, jest czymś, z czego należałoby się spowiadać, czy też nie? Jeżeli ktoś jest sprytny i odzyskuje VAT czy coś innego, właśnie wskutek jakichś machinacji, to robi dobrze czy niedobrze? Czy źle jest tylko to, że trafia do więzienia, czy też dopuszcza się jakiegoś kłamstwa, fałszu, kradzieży? Kradnie to, co jest wspólne. Absolutnie te sprawy należą do... One wiążą się z życiem człowieka wierzącego, wiążą się z życiem ucznia Jezusa. Absolutnie tak. Jezus mówi, jeżeli jesteście pod władzą Cezara, jeżeli korzystacie z tego, jak jest zorganizowane Cesarstwo Rzymskie, sprzedajecie, kupujecie, nawet jeżeli w tej chwili Izraelici są pod panowaniem Rzymian, są w niewoli, Jezus nie walczy, On nie jest politycznym przywódcą. Słyszymy o tym chociażby Wielką Sobotę, ale święty Paweł też o tym mówił, módlmy się za tych, którzy sprawują władzę, żebyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne. I dlatego właśnie w kwestii płacenia podatków słyszymy to, jeżeli należysz do tej struktury, to respektuj wszystko, co się z nią wiąże. Obostrzenia, podatki, opłaty. To, co należy do Cezara, to, co się należy jakiejś instytucji, MPK, czy wodociągom, czy gazowni i tak dalej. To, co należy zapłacić jako rozliczenie podatku, to tutaj chrześcijanie, uczeń Jezusa powinien być w zgodzie z tym, jest uczciwym obywatelem. Dlatego wszelki spryt, wszelka nieuczciwość powinna rodzić niepokój. Powinna rodzić wyrzuty sumienia. Jeśli korzystam z tego, co niesie ze sobą ta ludzka społeczność, powinienem też ponosić ciężary z tym związane. Jestem bezpieczny, jestem zaopiekowany, otrzymuję chociażby jakąś opiekę medyczną, czy właśnie jakąś ochronę, bezpieczeństwo i tak dalej. Trzeba, żebym w tym uczestniczył. Nie mogę tylko korzystać, nie pomagając, nie wkładając od siebie. Prośmy Boga dzisiaj o serce, które jest prawe, przejrzyste, takie samo, kiedy rozmawiam z osobą i kiedy już jej nie ma ze mną, rozmawiam z kimś innym, takie samo, jednoznaczne, bez gry, bez obudy, bez kłamstwa, bez prowadzenia jakichś wojenek czy jakichś takich kroków, które niszczą relacje, nastawiają jedną osobę na drugą, powodują jakieś intrygi. Prośmy o to. To tak niszczy, to tak jest sprzeczne z Ewangelią. Prośmy też o to, żebyśmy byli uczciwi wobec wszystkiego, z czego korzystamy. Jeżeli jesteśmy osobami, które dają pracę innym, to żeby nikt z nas z naszego powodu nie cierpiał. Ani teraz, ani w przyszłości, kiedy będzie otrzymywał emeryturę. Jeżeli jesteśmy osobami, które korzystają z tego, co społeczne, żeby to czynić pełnej uczciwości, wtedy będziemy także mogli z sercem spokojnym oddawać Bogu to, co się Jemu należy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego na ten dzień.